Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Underground Garage i kontynuujemy, o, nowe zlecenie dostępne, kontynuujemy nasze przygody, zobaczmy, zlecenie do naprawy, a tutaj aktywne powstanie z popiołów, ale to za moment, tu cały czas 78, ile to się tego tutaj, ale czemu to kurde zawsze za tę samą kwotę, to jest aż dziwne, nie? Kręcenie zębatkami, nie? Bo tutaj mamy ten nasz samochód ogarnąć, tak? Przy czym... No dobra, zobaczmy, bo my już naprawialiśmy te fury tutaj za 78, zobaczmy. Masz naturalny talent, wiesz? Powinieneś zdobyć własne auto i zrobić trochę hałasu na ulicach. Jeśli naprawimy piaskarkę, możemy coś złapać na złomowisku, ale może twój urok załatwi ci świetną ofertę na czarnym rynku. Tylko mówię. No dobra, i co teraz? I co to teraz? Czekajcie, bo wlazłem tutaj. Zdobądź własny samochód. No okej. Sklep. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ale to jest sklep taki. Wiadomości. Wieści o tobie się rozchodzą, mogę mieć kilka części i nawet kilka samochodów, które nie są dokładnie w ofercie. Spotkajmy się na czarnym rynku, wyślę ci lokalizację, zobaczymy, czy jesteś gotowy na prawdziwy interes. Lepsze części niż te z oficjalnego sklepu? No właśnie. Tutaj nie hamuj mnie. No dobra. Zdobądź własny samochód. Czyli co... Nie mogę tu mapy otworzyć, bo chciałem na mapę spojrzeć. Kurde. Jak ja mam tam ogarnąć ten temat? Wybierz. Dziennik. Mam zdobyć własny samochód. No dobrze, no rozumiem, tylko... Ekwipunek, tutaj mamy sklep, ale pytanie brzmi, czekajcie, rodzina? Rodzina. To też szybkich i wściekłych, nie? Silnik, dobra, utility, no dobrze, dobrze. Tylko kurde, jak ja mam się tam dostać? No bo o to się właśnie rozchodzi, nie? No dobrze, Deb wzywa mnie do biura. Samochód wymaga poważnej uwagi. No dobra, ale ja widzę, że... Pójdę tam do tej dziewczyny na górę, zobaczmy. Yes. Słuchaj, masz namiary na tego szrota tam, czy co? Jak ja mam to... Co ty mówisz, że co? Powiedz jeszcze raz, powtórz, kuźwa. Dobra, ty głupia jesteś. Tęskni za moim mężem, nie rób głupstw. To ty masz męża? Dobrze. Co to jest? Ciekawe. Dobra, musimy, słuchajcie, jakoś ogarnąć temat tej lokalizacji, bo mamy zdobyć własny samochód, tylko chybie skąd. Pobiegajmy tutaj po tym garażu, zobaczmy, co tu się kryje. Co to właściwie jest tutaj? Stacja hydro. O, ciekawe. A to? A to nie wiem, co to jest. A, ciekawa sprawa. Nasz bohater nie potrafi skakać. Stacja naprawcza, okej. Piaskarka. Okej, dobra. Ulala, no dobrze, jeżeli byśmy piaskarkę, a no właśnie, czyli to musimy naprawić, dobra, pozwala graczowi naprawić uszkodzone części, przywracając funkcjonalność zepsutych części, naprawia tylko rdze, to znaczy usuwa, nie? Dobra, $3482, jak rozumiem, to ja generalnie to mam dorobić się tutaj na tych zleceniach, tak? Za $78, tak? Kurna, no. Dobra, czekajcie.
Weźmy menadżera, bo wiadomo, że to nie ruszy. Chodź. Chodź. No i trudno, no. Jak trzeba, to trzeba. I diagnozujemy dziada. Słuchajcie, ale to jest... Jak to się... Ja tu nic nie zrobiłem. Ja tu nic nie zrobiłem. Przesuń samochód do strefy dostawy. Gdzie ta strefa jest? Bo ja tu jeszcze nic nie naprawiłem, słuchajcie. Ciekawe. Zaparkuj i wyjdź. No dobra. Nie no, jaja jakieś. No ja nie wiem, to samochód, który jednak nie wymaga naprawy? No to wygląda. Dobra, wyjeżdżam stąd. Popatrzę sobie tutaj dookoła. Ale dobrze, jestem ślepy, z tym, że nie aż tak. Nie można jechać. Ty co do licha? O, 69 gwiazdek. Jak mnie się to podoba. Otwórz panel zleceń. Dobra, bierzemy następny, kuźwa. Dziwne to było. Dziwne to było strasznie. Przesuńmy na podnośnik ten samochód klienta. Ale okej, no. Tak szybko. Nie tak chciałem, sorry. Grupa mechanika. Zdiagnozuj samochód. Ty co jest do cholery? Słuchajcie, o co chodzi? Dobra, patrzmy na stan konta. 2234. Zobaczmy, czy... Czy tu coś, kurde, się zmieni, jeżeli chodzi o ten stan konta. I co? No dobra, czekajcie, gdzie jest to miejsce dostawy? Tam znowu nic nie widzę. Przesuń samochód do strefy dostawy. Ciekawa sprawa. Niesamowite. No nic, no ja jeszcze raz go przesunę, słuchajcie, na podnośnik. Zobaczmy. Bo to jest bardzo dziwne, no. A nie, tego już się nie da. Czyli tego już się nie da. No dobrze, no mam cię gdzieś dostarczyć, tak? Tylko że gdzie? Powiem wam, mindfucka takiego dostałem teraz, że głowa mała. Czy ta kamera mnie się tutaj przesuwa non-stop, a ja szukam, bo być może będą gdzieś tam te ptaszki takie, nie? Dobra, wjeżdżam z powrotem na podnośnik. Ja chcę tu jeszcze raz na to zerknąć, bo to jest dosyć niepokojące. Tam mam minimapkę jakąś. Weź ty, synu, kuźwa, mi to jeszcze raz zdiagnozuj. Nie, to chciałem, przepraszam. Shiftem. Samochody, które nie są uszkodzone. No dobra. Inny patent. Oczywiście wejdźmy do głównego menu.
Jeszcze raz wejdźmy. Zobaczmy, co się tu będzie działo. To zgodnie z tym, co twórcy tam zalecali, nie? Dobra. I nadal jest, że przesunę samochód do strefy dostawy. A co to się tam, co ta pani tak tam ucieka? No dobrze, no mamy tutaj ten pojazd. I gdzie mam go, gdzie jest ta strefa dostawy? Przecież tu żadnych ptaszków nie widać, nie? To jest bardzo ciekawa sprawa. To postawmy go tu. O! No dobra, 2312. Okej. Okay. Tak to jeszcze kuźwa nie naprawiałem. Zanurz się w naprawach, sprawdź każdą część dokładnie i spraw, by działał jak nowy. Każda naprawa przybliża cię do opanowania swojego rzemiosła i utrzymania warsztatu w biznesie. Wejdź w tryb mechanika, przesuń samochód klienta na podnośnik, zdiagnozuj samochód przez... Aha, no czyli po prostu, no to tak... A, tutaj będzie coś innego, ale też za $78. O! O! Tu w końcu coś za wyższą kwotę. Pewnie, bierzemy to. Bieramy to. Jasne, że tak. Ja już tam sobie podbiegnę na początek, bo być może on jeździ. Cholera wie. I jeździsz? Nie, nie można jechać. No dobra, to przesuwamy. Pyk. Na podnośniczek. A czy ja mogę tędy wejść? Nie mogę. Czyli dookoła. No i weźmy teraz tryb mechanika. Zdiagnozujmy. Co się tam dzieje? O. Ulala. No dobrze. Czyli tak, tylny wahacz, skrzynka bezpieczników, dach i błotnik. Ciekawe. Dobra. Pytanie brzmi, czy ja mogę to zdemontować... Bez demontażu koła? Taki ciekawy jestem tylko. Ale chyba nie. Chyba nawet tam nie dostanę. Dobra, demontujemy to w takim razie. Dobra. A czemuż ty mi to tak zrobiłeś? Dobrze, czyli teraz tak. Klocki. Trochę te neony mi tu przeszkadzają. Amortyzatorek. Dobra. Dalej. Dach. Co oni tam jeszcze? Błotnik miał być, tak? I tam skrzynka bezpieczników. Okej. Okay. I może uda się to ponaprawiać jakoś. Zaraz zobaczymy. No
tu widzę, że że możemy mu wszystko naprawić. Co, skoro ja tu się też zajmuję... jak się kuźwa nazywa? Regeneracją, o. Opon. To czemu nie? Wszystko ładnie podnaprawiam klientowi. $298 piechotą nie chodzi. Tym bardziej, że tam ta piaskarka musi zostać naprawiona. Tam ponad 3000 potrzebujemy, więc to jest jak znalazł, żeby zarabiać trochę więcej. Także zarabiamy, proszę Państwa, najwyraźniej na naprawę piaskarki. No i elegancko. Dobra, wszystko ponaprawiałem, to teraz zmontujmy to cudo. Przełączmy się tylko w tryb montażu. Dobra. Tę maskę można zamknąć. Błotnik. Tutaj dach. No i teraz ogarnijmy tutaj temat. No. Aha. No tylko, że ja chciałem, żebyś mi się tu zbliżył na to. Jak czwórkę dam, to co będzie? Nic nie będzie. O. Jasna rzecz. Poważnie się nie da? Kurde. Fajnie było przy demontażu, bo tam usunęło cały samochód. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Ale było lepiej zdecydowanie. Ej. Dwójka to... To silnik. Czwórka. O! Dobra, może być w ten sposób. Elegancko. To już zdecydowanie lepiej. Dobra. Amortyzatorek. Tu już wszystko? Tak, teraz klocki hamulcowe. Teraz felga. I opona. Coś chyba czegoś brakuje. Czy czegoś brakuje? Złóż samochód z powrotem. Czego nie złożyłem? Błotnik jest, dach jest. No, a czego nie ma? Ja wiedziałem, że jak ja kuźwa rozmontuję auto, to następnie złożę bez połowy części. Chyba, że brakuje... Ale nie ma brakujących części. To cudo jeździ. No dobra, postawmy go tutaj. Tam nie ma brakujących części. No nie, no kuźwa, poważnie? Znowu? Złóż samochód z powrotem. Dobra, czekajcie. Znowu menu główne weźmiemy. I ponownie wejdźmy. Zobaczymy. Strasznie to dziwne jest. Hmm.
No i gdzie to auto? No mam niby auto złożyć, tak? A gdzie to auto? No kuźwa, no dobra, no stoi i... No i jak mam go niby złożyć? Po pierwsze to on i tak jeździ, więc... to chyba dobrze, że jeździ, nie? Wjedźmy tu jeszcze raz. Zaparkuj. Gdzie jest... Gdzie leży błąd? Tryb mechanika. Montaż. Zepsute części, brakujące części. No, nie ma żadnych brakujących części. Tryb montażu. Tutaj to, żeśmy zrobili. Dach posiada. Błotnik posiada. To demontowałem. No i tutaj, jeśli chodzi o kwestię złożenia tego wszystkiego, no to też tutaj nic się nie podświetla na niebiesko. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, proszę Państwa, gdzie leży problem, bo ja tu nie widzę żadnego niebieskiego cienia. Gdzie jest problem? Ha, ale jajca. Powiem wam szczerze, dostałem mindfucka. Bo wszystko to, co wymontowałem, to wygląda na to, że już zmontowałem. A oni mi każą samochód wziąć i złożyć. Jeśli chodzi o kwestię diagnozy, no nie wiem, powiem wam, że naprawdę, ja niczego tutaj nie widzę. Niczego kompletnie. No nic, no. Szczerze powiedziawszy, dla mnie to auto jest złożone. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to auto jest złożone. Tak czy owak, ja go tutaj ogarniam na plac. To mi przeszkadza tu. Nie można jechać. No niby nie można, to jest to samo. No nie można jechać, ale jednak jeździ, nie? Także szczerze powiedziawszy, strasznie to dziwne jest. No ale może twórcy coś napiszą. No, cholera wie, co tutaj się wydarzyło. Albo może ja coś jednak przegapiłem. No ale jestem przekonany, że tam nic... Praktycznie nie brakowało niczego. No nic, zobaczymy. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. No, zdobyliśmy trochę hajsu za nic. Tu ciężko jest zdobyć hajs za ten pojazd za mną. No ale dobra, no. Działamy dalej, zobaczymy, co nam tutaj przyjdzie z tej walki o pieniądze i o odbudowę tego warsztatu. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.